Witam Was, moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy. Niestety mamy dzisiaj znów brzydką pogodę i niestety światło jest bardzo ciemne, dlatego muszę nagrywać tutaj. Więc zapraszam Cię na haul zakupowy. Haul zakupowy taki miszmasz, bo tutaj będzie dosłownie przeróżne rzeczy będą. Oczywiście jak zwykle muszę mówić bardzo szybko, bo jak zwykle nie mam baterii. Więc przejdziemy od razu do pierwszych rzeczy. Pierwsze rzeczy to będą rzeczy kosmetyczne, które kupiłam w sklepie H&M, a dokładnie pochodzą one z firmy NYX. Ponieważ w sklepie H&M została otworzona nowa półka z kosmetykami NYX. Także ucieszyłam się, gdy ją zobaczyłam, bo bardzo te produkty lubię i one są w atrakcyjnych cenach i też są bardzo fajne. Więc zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to jest produkt do konturowania twarzy. Wygląda on tak. Z jednej strony mamy jasną część do rozjaśniania twarzy, czyli tych elementów, które chcemy rozjaśnić, a z drugiej strony jest ciemniejszy odcień do konturowania twarzy. Jest to bardzo fajny produkt. Ja już go używałam na moim kanale, po tym filmiku będziecie mogli pooglądać test na żywo wszystkich tych kosmetyków. Jest to naprawdę super produkt, w atrakcyjnej cenie, bo on kosztował albo 100 koron chyba. Szczerze mówiąc, już dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę te produkty nie są drogie. Ja mam numerek 01, brunet. I wybrałam tu najjaśniejszą opcję, jest do wyboru jeszcze trzy chyba opcje kolorystyczne, ale ten kolor zdecydowanie najbardziej mi odpowiadał. Kolejny produkt jest to maskara do brwi, możemy zobaczyć tutaj na zdjęciu efekt przed i po. Także jest to też bardzo fajny produkt, też w podobnej cenie. Niestety teraz Wam tych cen nie podam, ale zaznaczę, ile one kosztowały. I ja wybrałam odcień 03 dla brunetek, był oczywiście też dla blondynek, ale ja zdecydowanie wolę troszkę mieć ciemniejsze brwi, dlatego zdecydowałam się na ten kolor i ona jest też bardzo fajna, ta maskara. Jest jej, fajnie ją jest użyć, gdy już brwi pomalujemy, zaznaczymy je i wypełnimy też w środku, wtedy używamy tego produktu i nasze brwi trzymają się i nasze brwi są w tym samym miejscu, w którym powinny być. Także też bardzo fajny produkt. Więc następny produkt jest to finish spray, który po prostu psikamy sobie, gdy wykonamy swój cały makijaż, żeby utrzymał nam się dłużej ten nasz makijaż i żeby się tak scalił, wtopił w jedną część. Także też jest on bardzo fajny, oczywiście go już używałam. I chociaż wiem, że produkt z Inglota jest bardzo fajny i że jest wiele pozytywnych opinii na jego temat, ale niestety nie mogłam go wypróbować, bo tutaj Inglota nie ma, a ja w Polsce dawno już nie byłam, ale jak będę w Polsce, to oczywiście go kupię. Kolejny produkt, produkty z firmy NYX to są... Okej, kolejne produkty do ust, kolejne produkty z firmy NYX to są produkty do ust, bo oczywiście przecież nie mogłam przejść obojętnie. To są takie dwa produkty. Pierwszy to jest, czyli ten większy to jest numerek LSCL02 i jest to NYX Liquid. Oczywiście jest to pomadka matowa, która wygląda tak. Jest to bardzo taki intensywny kolor, ale ja lubię takie kolory na lato, takie widoczne, intensywne i takie letnie. Kolejna to jest oczywiście też Soft Matte Lip Cream i to jest numerek 07. Ten kolor właśnie mam dzisiaj na ustach. Także jest to też fajny kolor, aczkolwiek on tutaj na opakowaniu jest zdecydowanie bardziej intensywny niż na ustach. A on tak. Jak widzicie, można sobie porównać. W opakowaniu, a bez.
Także te dwa produkty i chyba jeden produkt już kosztował 100 koron, z tego co pamiętam, ale wszystko Wam zaznaczę. Kolejną rzecz, jaką kupiłam, to kupiłam sobie podkład do twarzy. Jeśli mnie oglądacie, dobrze wiecie, że ostatnio kupiłam sobie krem CC, ale jednak gdy jest taka pogoda pochmurna, w miarę chłodno jak dzisiaj, to jednak wolę troszkę mieć bardziej podkład, że tak powiem, lepiej działający, lepiej kryjący i taki bardziej intensywny, jeśli mogę tak powiedzieć, użyć tego słowa. I kupiłam sobie podkład do twarzy, to jest Maybelline Super Stay Better Skin. Jest to numerek 021 Nude. Jest to akurat bardzo fajny kolor, który pasuje do mojej twarzy. I właśnie dzisiaj też jestem niepomalowana i jest naprawdę on bardzo fajny. Dobrze w miarę kryje i tak na razie nie mam mu nic do zarzucenia. Także to jest kolejny podkład nowy, który próbuję, testuję i szukam swojego idealnego. I w Olensie właśnie teraz są ceny promocyjne, przynajmniej były dwa dni temu. Przynajmniej wczoraj jeszcze były ceny promocyjne i on kosztował chyba 130 albo 120 ileś koron. Oczywiście Wam cenę tutaj zaznaczę. I kolejną rzecz, którą też kupiłam na promocję, jest to też firma Maybelline. Jest liner matowy. Kolor oczywiście czarny, jest to numer 10 i on też był w cenie promocyjnej i kosztował on tyle. Także jest on też całkiem fajny, pędzelek on ma taki, bo jednak takim pędzelkiem maluje się trudniej, ale bardziej precyzyjnie niż flamastrem, bo flamaster mam właśnie z firmy też chyba Maybelline i nim się maluje dużo, dużo łatwiej, bo właśnie dzisiaj tym się malowałam i już tak nie było łatwo jak flamastrem, ale można wtedy bardziej precyzyjnie wykonać tą kreskę i jest, można zrobić bardziej cieńszą, nie taką grubszą jak robi to flamastry. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to jest zwykły balsam do ust, jest to Nivea. Bardzo ładnie on pachnie, jest to jagodowy. Tak on wygląda. Bardzo fajny, zwykły balsam nawilżający do ust. Okej, i co za tym, poza tym? Poza tym kupiłam jakieś tam zwykłe waciki do twarzy i kupiłam też szczotkę. Mam taką szczotkę do włosów, tylko że taką malutką, okrągłą i nie ma ona tej rączki i naprawdę bardzo fajnie się czesze włosy tymi szczotkami. One są dla mnie najlepszymi szczotkami do włosów, więc postanowiłam, że kupię właśnie teraz sobie tą szczotkę z rączką, bo jednak bez tej rączki ona często wypada z ręki, ta szczotka. Także kupiłam właśnie z rączką. I teraz przejdziemy do rzeczy. Kiedyś, jakieś parę dni temu na Instagramie dałam zdjęcia, przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, staram się tam być w miarę na bieżąco. Dałam zdjęcie butów Reebok Classic i to są buty Reebok klasyczne, takie czarne. Ja chciałam właśnie, polowałam na jakieś buty czarne, a gdy te zobaczyłam, to się w nich zakochałam, te kropki czarne urzekły mnie. Także to są takie zwykłe czarne buty, tylko że z tym elementem właśnie fajnym na dole, dzięki temu są, jest to coś innego i one są naprawdę bardzo wygodne i one kosztowały 599 koron. Także są one naprawdę, te Reeboki, mega wygodne, bo one są takie mięciutkie i się w nich naprawdę bardzo tak miękko chodzi, są naprawdę bardzo wygodne. Nike Air Max, które mam takie czerwone, to niestety nie są aż takie wygodne jak te właśnie Reeboki. I kolejna rzecz, kolejne buty, jakie kupiłam, to są takie fajne sandały z takimi długimi sznurkami, które można sobie obwiązać wokół nogi. Kupiłam je w Zarze, szukałam takich butów już dawno, ale niestety nigdzie ich nie spotkałam i już w końcu weszłam do Zary i tam te buty spotkałam. One kosztowały 499 koron, z tego co dobrze pamiętam. Także takie fajne czarne sandały. I kolejna rzecz, w ogóle bateria już nie ma, więc zaraz mi się to chyba urwie. Kolejna rzecz, jaką dawno temu w sumie kupiłam, gdzieś 2 tygodnie temu, są to takie ogrodniczki. Normalna taka spódnica, ona jest do kolan.
ogrodniczki. Jak wiecie dobrze, takie rzeczy powracają co chwilę. Ja również poluję na spodnie, które mi się od dawna, dawna podobały, ale do tej pory ich jakoś nie kupiłam. I ona kosztowała, to skupiłam w sklepie H&M i ona kosztowała 299 koron. Chyba tyle. I resztę rzeczy niestety już nie znalazłam, muszę zrobić porządek w szafie. Więc to był taki szybki haul zakupowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Także moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!